Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i witamy w lipcu. Pierwszy dzień lipca i pierwszy odcinek lipca. Dzisiaj mamy te niebieskie kawałki, z których coś zrobimy. I w tym odcinku zrobimy podstawę na obraz. Zacznijmy od nóg do ramki na obraz dla malarzy. Dałam drutów i guzika i koralików. Czas teraz nakleić o tą część, tylko z podstawą potnę. O tak, teraz przykleić. Naklejone, czas, żeby to wyschło. Coś tu będzie trzeba poprawić. Po prostu zdejmę druty i koraliki na tak na razie. Tuż poprawiłam. Musiałam też poprawić motylka. Niech to wyschnie i trochę kolorowymi markerami dodaję namalowane farby na obraz, tak żeby to wyglądało, że tam były farby używane i mieszane. I dodaję to w wielu różnych miejscach. Żeby wyglądało, jakby było używane do malowania obrazów i mieszania farb. Obrazy będą tam różne, tylko dodaję tego efektu do ramki na to. I troszkę fioletowego. Bardzo używane do malowania. Też można dodać tam pędzelek i farbę do malowania. I zobacz, jak to wygląda. Farba i pędzelek zrobione z tymi diamencikami z łuskami w jednym z 10 sposobów. I dzisiaj chcę po prostu odcinek, gdzie ja po prostu dodaję coś do tego. I teraz trzeba obraz zrobić. Nie musi być skończony. Ale i tak bym dodała zatrzaska tu i tu, żeby lepiej się to trzymało. I niech o to wyschnie. Doszyłam zatrzask do obrazu i póki jeszcze to nie wyschło, to można markerami zrobić nieskończone drzewo. Zielonym narysuję liście. I to ma wyglądać tak, jakby dalej byłoby malowane i nieskończone. I trochę czerwonej jarzębiny.
co jeszcze jest nieskończona. A oto może być innym drzewkiem, co jeszcze się maluje. Ciemny brązowy, bo to jest ciemniejsze. I można dodawać różne rzeczy, ale i tak próbuję to robić tak, jak to by byłoby w pracy, ale nieskończona praca artystyczna. Co jest dalej malowana? O tak. Musiałam troszkę zmienić nieskończony obraz z powodu tego zatrzaska, ale to nic. Przynajmniej ten motylek nie zeszedł. I można zawsze usunąć obraz z tego, kiedy się chce. I wszyscy, co myślicie o tym odcinku i co zrobiłam? Proszę powiedzieć w komentarzach. I pa wszyscy, zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!